Dzień dobry. Jakby człowiek chciał sobie jerbnąć. No taki śpiący trochę na jedno oko, autem jedzie albo siedzi, uczy się, chciałby jerbnąć. No to ja jerbuję tak, nie? Stara szkoła, stary dziad, stara gęba. Nasypał jerby, no na przykład takiej nasypał. Potem wodą polewa, zawracania głowy cała kupa, polewa i popija. O, A w samochodzie? Skąd wrzątek wziąć? Na stacjach w Polsce nie ma wrzątków, w Argentynie są urządzenia specjalne. A jak się z tym wrzątkiem obsłużyć w aucie? Tu kieruję samochodem, tu muszę polać. Polałem sobie wrzątek na kolana albo trochę bliżej. To nie chcemy takich sytuacji. Co robić, proszę pana, jakbym chciał sobie jerbnąć w drodze? Albo zapomniałem sprzętu zabrać. W pociągu jestem, chciałbym sobie jerbnąć, a nie ma czym. Jest czym. Proszę, produkt polski jakiś liczny. Jak to złapać, żeby nie blikowało? O tak. Matę moc. I proszę Państwa, taka sama matę, tu jest napisane katuawa, jaki to smak maty. O, o, taka sama jak ta moja, o, o, i do pary. I teraz, no, teraz to możemy rozmawiać. Jeden może jerbnąć z tego, drugi może jerbnąć z tego i obaj są tak samo jerbnięci. To nie jest chyba dobra reklama, jeśli chodzi o słownictwo.